W tym segmencie serii powiem Ci, jak wgrać na Twój serwer mapę na przykład planety, ziemi, czyli po prostu mapki typu Earth, SMP i tak dalej. Przejdźmy do rzeczy. Więc w tych mapach oczywiście chodzi o to, że macie na przykład kontynenty i po prostu wygląda to jak nasza Ziemia i w tle taką mapkę przykładową już widzicie. I jak zwykle to bywa, miejsc, z których pobrać można taką mapę jest parę. Jednym z nich na przykład jest Planet Minecraft, czyli dość znana stronka, gdzie ludzie wrzucają resource packi, mapy, datapaki, takie rzeczy, jakieś modele różne. I tutaj właśnie wpisując sobie Earth SMP, Earth Minecraft Map, coś takiego, możemy wyszukać różne mapy, jakieś różne kontynenty, te mapy, które przedstawiałem naszą Ziemię, ale też te bardziej fikcyjne, jakieś na przykład Władcy Pierścieni, takie rzeczy, więc też można się w tą stronę pobawić. No i oczywiście możemy sobie wejść, pobrać taką mapkę, czasem z jakichś innych stron, tu są różne przekierowania, zależnie od tego, jak tam twórcy to umieścili, ale w skrócie taką mapkę możecie sobie pobrać. Na przykład tu jest z Drive'a, tam wcześniej było z jakiegoś innego źródła i warto przeczytać w opisie, czy twórca nie ma nic przeciwko, że wpychać taką mapkę na serwer publiczny, jeżeli na publiczny serwerze będziecie ją używać. Oczywiście można do autora napisać, jeżeli nie ma takiej informacji w opisie, i warto to zrobić. Drugie źródło to dość popularna strona modfe.net. Tutaj też w zasadzie zgłosiłbym się do autora, by na pewno zapytać, czy taką mapkę na publiczny serwer można wpakować. Co prawda tutaj jest napisane, że ten content tej strony jest do użytku prywatnego albo niekomercyjnego, a z drugiej strony tutaj pisze, że bez restrykcji można tych mapek używać, więc w zasadzie nie wiem, czy ten regulamin chodzi o na przykład jakiś tutaj bardziej może kod strony, a tutaj o te mapki, nie wiem, ja jestem trochę confused, ja gdybym miał takie mapki użyć na serwerze komercyjnym, napisałbym po prostu do gościa i problem z głowy, tu macie do niego kontakt. I dzisiaj będziemy pobierać mapkę z tej strony, chociaż tak naprawdę jeżeli będziecie mieć pobraną z innej strony, to oczywiście poradnik też jest aktualny, też pokażę Wam, jak to wygrać na serwer. I pobieramy sobie, no oczywiście z zakładki o Javie, dlatego że też można pobrać mapę na Bedrock, mamy jakieś jeszcze custom mapy i tak dalej, my wybieramy zakładkę Java, oczywiście wszystkie linki daję Wam w opisie. Dużo osób poleca tą stronę, chwali ją, mapki są bardzo dobre, jest ich tutaj wiele rodzajów, także w zasadzie duże polecenie jest tej stronki w necie, także też teraz z niej sobie będziemy pobierać. No i już Wam przybliżę, o co chodzi, bo tu mam jakąś tabelkę, która może wyglądać dziwnie. I zaczniemy od tego paska na dole. Mamy 1 do 500, 1 do 18 tysięcy, jak najdalej tego paska. Więc jest to skala naszej mapy, czyli jak dokładna jest nasza mapa. 1 do 500 jest to najdokładniejsza mapa, czyli te mapy ważą jakieś 60 giga, tak jak mamy tutaj napisane w tej tabelce, albo 90 giga, także podejrzewam, że większość osób nie chce wgrywać tak dużej mapy na serwer, nie ma problemu. Możemy zejść troszkę niżej, na przykład na 3000 i tutaj pliki ważą już po 1 giga na przykład. I mapa będzie mniejsza, mniej dokładna. Tak samo możemy zejść na 18 tysięcy i tutaj na przykład mapka waży 100 mega, więc bardzo mało. I jak możecie zauważyć, tutaj mamy linki do pobrania. Na przykład ta tabelka właśnie do tego służy, żeby pobrać sobie tą mapkę. Ale też mamy tutaj różne rzeczy, na przykład skala, gra wersji, jakieś inne dodatkowe informacje typu, czy są tam jakieś cave, jakieś struktury dodatkowe, jakieś tam edycje, modyfikacje i tak dalej, jakby tutaj po prostu te mapki mają swój dokładniejszy opis w tej tabelce. No a tak jak już powiedziałem, nas głównie interesuje ten link i oczywiście wersja, bo to jest wersja gry, więc w zależności od tego, jaki serwer macie, na tą wersję chcecie pobrać. Ja będę pobierać na 1.19.3. Choć mój serwer tak naprawdę stoi na 1.19.2 i nie wiem skąd ta rozbieżność tutaj, ale mam nadzieję, że będzie działać. Zobaczymy real time. I mówiąc jeszcze o tych linkach, mamy na przykład, gdybyśmy chcieli pobrać sobie tą wersję, czyli wersję z custom featureami na 1.19.3, czyli to byłby ten link. I mamy link 1. I możemy sobie tą mapkę po prostu pobrać. Wchodzimy sobie w ten link. Przechodzimy na taką stronkę, następnie czekamy 5 sekund i w prawym górnym rogu klikamy skip. Tutaj też nie klikajcie żadnych reklam, nic takiego. Przechodzimy na pewnie Wam dobrze znaną stronkę Mediafire i tu zielonym, co? Niebieskim przyciskiem możemy pobrać sobie tą mapkę. Ona waży 81 mega, jest to dość mało. Ja już ją pobrałem. Tu z grubsza jeszcze Wam pokażę, że klikacie sobie przycisk, po prostu wybieracie miejsce, gdzie chcecie tą mapę pobrać i ona Wam się pobiera. I to jest jeden plik i nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli chcecie pobrać mapki, które są trochę większe, to mogą być podzielone na dwie części. Na przykład jak wejdziemy zakładkę 1 do 2000, to pobierając mapę na 1.19.3 mamy informację, że składa się ona z dwóch części i faktycznie mamy tutaj pokazane dwa linki. I teraz co z tymi linkami zrobić? No jak to z linkami? Po prostu najpierw trzeba je otworzyć, więc otwieramy linki. Tu jeszcze zrobimy sobie porządek w moich zakładkach, żeby
nie było to confusing. I wchodzimy w pierwszy link i w drugi link. I to są nasze dwie części mapy, które potem będziemy łączyć. Więc te części mapy pobieramy. Tu oczywiście ten sam scenariusz, co z tym linkiem wcześniej, czyli po prostu przechodzimy na tą stronkę, klikamy skip, tutaj możemy pobrać pierwszą część mapy i przechodzimy na tą stronkę, ten drugi link, klikamy skip i znowu możemy pobrać drugą część mapy. Ja tę mapę pobrałem poza odcinkiem, dlatego że po prostu one troszkę ważą, nie chciałem tutaj czekać na odcinku, bo mi się to wszystko nagrywa, zajmuje miejsca, dysku i tak dalej, więc mam to pobrane i jak sobie przejdziemy w folder, gdzie mam to pobrane, czyli jest to mój folder, aha, usunąłem to. No dobra, to muszę pobrać na nowo, także dobra, dobra, pobieramy to. Dobra, pierwsza część, pobieramy druga część. Także cały plan z pobraniem poza odcinkiem nie zadziałał, nie szkodzi. Więc jak widzicie, czasy to na przykład tutaj mamy zmniejszające się od 10 do nawet 4 minut. Tutaj minutę, w zależności od tego oczywiście jaki macie internet. I zapewne też jaki macie dysk, więc poczekamy te 4 minutki i lecimy dalej z tym. Several days later. Dobra, więc pliki pobrane mam je w folderze i tutaj mamy mapę składającą się z dwóch części. Pierwsza część, druga część, jak widzicie w nazwie jest .zip.001.zip.002 i właśnie to nas interesuje, bo to są dwie części, one jakby są we współpracy z sobą. A tu ja mam pobraną w tym folderze mapkę, do której prowadził tylko jeden link, żeby też wam zaprezentować, że po prostu tutaj już nie ma tego .zip.001, jest po prostu .zip, czyli po prostu możemy otworzyć i wyciągnąć sobie mapę. Natomiast tutaj nie możemy po prostu tego otworzyć i wyciągnąć sobie mapy, potrzebujemy je złączyć. I do tego będzie potrzebny nam program 7-Zip, który być może już dobrze znacie, jest on dość popularny, może macie go już na kompie. W każdym razie pobieramy go z oficjalnej strony, jeżeli go nie mamy na kompie. Wybieramy sobie oczywiście zgodnie do waszym systemem operacyjnym, u mnie Windows i 64 bity, czyli klikam sobie ten link. Raczej dla większości osób właśnie ten link będzie ważny, to on będzie instalatorem waszym. W sensie mam na myśli to, że 32 bity tego raczej już nikt nie ma na kompie, więc wybieramy 64 i po prostu instalujemy ten program. Ścieżki nie musimy zmieniać, klikamy install, mamy informację, że się zainstalowało, zamykamy, fajnie. Wracamy do folderu, gdzie pobieraliśmy te mapy, mamy tutaj te dwie części i uwaga, klikamy w pierwszą część 001, klikamy prawym przyciskiem myszy, mamy zakładkę 7-Zip i tutaj możemy kliknąć wypakuj tutaj. I w tym miejscu zacznie wypakowywać się mapa, uwaga, one trochę ważą, więc po prostu zróbcie to w miejscu, w którym macie przestrzeń do tego i to troszkę potrwa w zależności od tego, jaki macie znowu procesor. U mnie to jest jakoś, tutaj pisze, że minuta, więc jakoś minutę czekam i te mapki się po prostu złączą, co zaraz wam pokażę. No, minuta, nie bardzo, bo 3, więc nie ufajcie tym licznikom nigdy. One zawsze kłamią i zawsze czeka się długo i się tak patrzy głupio w ten ekran. Ale ważne to, że mamy i nasza mapa jest wypakowana. Znajduje się ona w tym folderze i jak widzicie waży on 7,5 giga i już jego możemy pchać na serwer. Więc oczywiście przypominam, tutaj mam mapę tą mniejszą, ona jest w zipie, ją możemy wyciągnąć sobie normalnie i mamy efekt tak jak tam, bez łączenia. Jak widzicie jest wyciągnięta. Tu mi się jeszcze ta instalka 7-Zipa wpakowała, ale to nieistotne. I tu mamy tą mapkę złożoną z dwóch części. To, którą wy wybieracie, którą pobieraliście, czy może wybraliście jakąś, która składa się z czterech części, połączyliście ją tak samo, nie ma znaczenia. Ważne to, byście mieli ją tutaj na oku, więc ja dla porządku, dla czystości tego poradnika usunę wszystkie te, które mnie nie interesują, czyli usuwam mapę 18000. Nie mogę tego zrobić, bo jest otwarta w WinRarze. Klik, jeszcze raz usuwamy. Usunę sobie te części zipowane. One już nie są potrzebne, bo mamy wypakowaną mapę. I mamy teraz tylko mój serwer i tą oto mapkę. Więc ja serwer otworzyłem. Oczywiście wy możecie używać panelu waszego hostingu na internecie. Ja mam serwer po prostu na komputerze. To nie ma znaczenia, po prostu znajdźcie się tam, gdzie są wasze pliki serwerowe. To jest ważne, żebyście tam byli. Jak już tam jesteście i macie też otwartą tą mapkę, po prostu zwyczajnie przeciągacie ją do folderu waszego serwera i ją tu wsadzacie. I uwaga, ten plik może być czasem za duży, dlatego że te serwery, te hostingi w internecie, one często limitują, ile możecie przesłać danych, żeby nie przesłać za dużych plików, więc trzeba będzie zipować to. Więc ja sobie to wrócę, niech to się znowu tutaj pojawi. I teraz sobie to zipujemy, możemy zrobić to 7-Zipem, a po prostu Windowsową opcją wyślij do skompresowany folder. I teraz nam się to kompresuje.
Tu jeszcze jak trwa kompresowanie, bo trochę to trwa, opowiem o tym, że gdybyście ściągali tę mapkę z Planet Minecraft, też byście ściągnęli plik zip, który byście musieli wypakować i mieć czysty folder odnośnie mapy i ten folder wrzucić w pliki lub zostawić w tym zipie i wgrać na serwer w postaci tego zipa. To co my teraz robimy, pakujemy znowu w zipa. Więc w zasadzie proces wygląda tak samo, także nie przejmujcie się tym, natomiast z tej strony specyficzne jest to, że te niektóre mapy są podzielone na te części, więc jakby to jest ważne i na to warto zwrócić uwagę. Meanwhile, bardzo dziękuję wspieraczom, dzięki wam ten kanał się rozwija, teraz widzicie ich pełną listę na ekranie. Bardzo dziękuję, jeżeli ty jesteś zainteresowany wspieraniem tego kanału, możesz odczaić ten przycisk na dole. Dzięki. No jak widzicie, tu już zip się pojawił graficznie, on tu się jeszcze robi, ale w tym czasie już mogę opowiadać, co z tym zipem się dzieje, więc po prostu jego teraz możecie wrzucić przez panel web po prostu waszego hostingu, na stronie waszego hostingu, na wasz serwer w pliki i tam będzie opcja do odzipowania, czyli tam będziecie mieli unzip, unzip czy coś takiego i po prostu wam samo ten folder tam wyciągnie, czyli po prostu to jest taka prościejsza forma przesyłu tych plików. I podobnie, jeżeli będziecie ograniczeni nawet z tym zipem, żeby przesłać to przez panel web, to możecie użyć programu typu WinSCP, FileZilla, o tych programach mówiłem w odcinku o wgrywaniu pluginów dawno temu, tam możecie sobie obczaić, jak te programy włączyć, jak się połączyć dzięki tym programom z serwerem, więc możecie to obczaić w karcie lub w opisie, tam wszystko jest dokładnie wytłumaczone. 5 sekund, kur... A few moments later. Dobra, zip zakończony, troszkę to trwało, ale jest, no bo też plik był duży. No i tak jak powiedziałem, teraz ten zip możecie wrzucić w webpanel albo właśnie przez WinSCP albo FileZilla do waszych plików serwerowych, ale my tego robić nie będziemy, no bo mam tutaj serwer lokalny i jak już wcześniej to robiłem, znowu ją tutaj wrzucę w postaci tego czystego folderu i teraz uwaga, wasz świat, ten który się generuje na starcie serwera, jest zapisany w Word. Jeżeli go potrzebujecie, zmienicie jego nazwę na przykład na Word 3, żeby po prostu go nie wczytywało jako świat, albo możecie go, ok, Word 3 już istnieje u mnie, więc sobie go zmienię na Word 4. Worda 2 nie ma, ok, zmienię go na Word 2. W każdym razie po prostu, żeby ta nazwa była czymś innym niż Word. A ta nazwa tej mapki to będzie teraz Word, żeby zaczytywało ją jako ta mapa główna. Oczywiście, jeżeli ten Word 2 nie jest wam potrzebny, możecie go wywalić. Ja go zapisałem, bo tam mam moje spawny. I teraz, oczywiście możemy odpalić nasz serwer i zobaczyć, czy to działa. I modlę się, żeby działało, bo nagrywanie tego znowu to nie jest nic zabawnego. Bardzo zawsze doceniamy, jeżeli lajkujecie, komentujecie i subujecie filmy, to bardzo pomaga w ich rozprzestrzenianiu się po sieci, więcej osób będzie mogło je zobaczyć, jestem za to bardzo wdzięczny. Więc jeżeli nie zostawiacie jeszcze niczego po sobie, będzie fajnie. Dobrze, więc na serwer, który się już odpalił, wchodzimy i jesteśmy w oceanie. What the? Okej, okay. Akurat trafiłem na ocean, to ciekawe. Dobra, i przeteleportowałem się na, uwaga, koordynaty 1000x1000 na wysokości 80 i jesteśmy już na sawannie, która wygląda jak najbardziej customowo. Mamy tu jakiś mur, który odgradza coś, nie wiem, być może właśnie te państwa. Może tak to działać. Natomiast jak widzicie, jest to totalnie custom teren, weszliśmy tutaj na świat. Tu jest mój stary serwer, który pewnie rozpoznajecie z innych segmentów czy poradników. I teraz ostatnia rzecz, którą warto zrobić, to ustawić border naszego świata, żeby ktoś po prostu za niego nie wypadł. Albo nie zaczął renderować świata poza tym, już zrenderowanym. Czy wygenerowanym w sumie. Więc do tego celu użyjemy pluginu World Border na wersję 1.15+, bo korzystamy z wersji 1.19, a oczywiście go pobieramy po prostu tutaj, przekieruje nas do GitHuba, też to może niektórych zaskoczyć, więc pokażę, i zwyczajnie klikamy .jar plik i to już nam się tutaj pobiera bezpośrednio plugin .jar, który możemy wrzucić zwyczajnie w nasze pluginy. I teraz przechodzimy do mapki, którą pobraliśmy. I tu jest dobra zagadka, którą mapę pobierałem, żeby to dobrze sprawdzić, ale wydaje mi się, że to była zdecydowanie ta. I teraz w naszej tabelce magicznej wyszukujemy rozmiar tej mapy. I będąc w grze na koordynatach 0, 0, tak by był to środek waszej mapy, wpisujemy komendę wbset i wklejamy sobie tutaj te liczby.
usuwamy sobie tego x-a i podwójną spację, tak by wyglądało to w ten sposób. I teraz te liczby dzielimy na 2. Oczywiście możecie użyć kalkulatora, czyli to będzie 14216. 14216. Mogę się mylić, ale to jakby już mniejsza o to. Lepiej, żebyście byli dokładni, żeby tam ktoś wam nie wypadł ze świata, ale tu demonstracyjny jest ok, jak będzie dokładnie. Więc tu będzie 4608 i klikamy Enter. I w ten oto sposób wasza mapa została ustawiona na waszym serwerze.